Linę o długości 100 metrów rozcięto na 3 części, których długości pozostają w stosunku 3 do 4 do 5. Stąd wynika, że najdłuższa z tych części ma długość i musimy to wyliczyć. Pamiętamy, że jeżeli w matematyce mamy stosunek czegoś do czegoś, to zapisujemy to przy pomocy x -ów. Czyli pierwsza część liny miałaby długość 3x. Druga część liny miałaby długość 4x, a trzecia część liny miałaby długość 5x. I zobacz, ta lina łącznie mamy napisane, że ma długość 100 metrów. Czyli możemy sobie z tego ułożyć równanie, że 3x plus 4x plus 5x to będzie łącznie 100. Metrów. Jeżeli dodamy do siebie te x -y, 3x plus 4x plus 5x, to wychodzi nam 12x i te 12x równa się 100 metrów. Jednostek nie będę zapisywała, żeby nam nie przeszkadzały. Naszym zadaniem jest obliczenie x, i wtedy możemy policzyć każdą z tych części. Czyli dzielimy to równanie przez 12. Jeżeli podzielimy przez 12, to mamy wynik, że x równa się. 100 podzielić na 12, możemy to ze sobą skrócić, 100 i 12 przez 4, czyli mamy 3, a tutaj będzie 25, czyli mamy 25 trzecich, a to będzie 8 całych i 1 trzecia, to będzie nasz x. Pytanie jest o najdłuższą z tych części. Najdłuższa z tych części to jest oczywiście nasze 5x, czyli wystarczy Podstawić x, -a, czyli 8,1 trzecia pod x -a do wyrażenia 5x, czyli 5 razy 8,1 trzecia i możemy to podzielić tak bardzo sprytnie, zobacz. Możemy podzielić 5 razy 8, to będzie 40. I 5 razy 1 trzecia to będzie pięć trzecich. Oczywiście taki wynik zostać nie może, no bo on jest niepoprawny. Pięć trzecich to jest ułamek niewłaściwy, więc wyłączamy z niego całości. Pięć trzecich to jest 1 cała i 2 trzecie, czyli mamy 41 całych i 2 trzecie możemy dopisać już metrów. Czyli prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź A. Jeśli szukasz sposobu, jak dobrze przygotować się do matury z matematyki, zobacz mój najnowszy kurs maturalny online z gwarancją zdania matury po przerobieniu kursu. Wersja demo kursu jest całkowicie bezpłatna, więc przetestuj ją i zobacz, czy kurs pomoże Ci lepiej napisać maturę. Skorzystaj również z innych bezpłatnych materiałów wideo na moim kanale, które nagrałam specjalnie dla maturzystów, np. film o 10 błędach, jakie najczęściej popełniają maturzyści oraz na przykład o tym jak korzystać z tablic maturalnych, które masz na maturze. To są rzeczy, które absolutnie musisz wiedzieć. Powodzenia w przygotowaniach do matury.